Witam serdecznie w kolejnym odcineczku. I kontynuuję mapeczkę tą JC4. Także tutaj właśnie kierujemy orkami, majorkami, jak i naszymi ludźmi. Gitara. Się fajnie rozbudowaliśmy relacje frakcji akurat. No akurat nie pomyślałem o tym, że... No. Że mogę mieć tutaj właśnie na tej mapie. Czy w sumie? Na pierwszej mapie już były krasnoludy, ludzie i orkowie. Że mogłem się spodziewać czegokolwiek innego, nie? No dobra, ale no to już bawiłem tam się w jakieś modowanie i chciało mi się potem tego zmieniać. Mamy. Możemy mieć stworzyć ogólnie 180, 160 armii bez jakichś problemów. To sobie przyspieszymy do trójeczki. Ready to fight, right away, sir. Ambush. Let's get cracking then. They're in the town. Enemies in the town. Enemies in the town. Break's over, time for work. Completed. Here, quickly now. Sir, yes, sir. Call the guard complete. A new skill is available. To ja nam wytąd zrobimy kolejną bojnię, czyli farmer bydła. Czyli to z brzmi elfami. Upgrade complete. A new upgrade skill complete. Is available. You a called. New skill is available. You called. You called. May herein provide a clear sky. Take to the skies. Level 9, elegancko. What? Enemy contact!
O, już poziom 6 armii, co ciekawe. No teraz mi szkoda surowców, bo to malutko jest niestety. Zginął zbrojny jeden. Take to the skies. Your orders? No problem. Here I am. No problem. Break's over, time for work. We're under attack. Ale to jak się tu przedostali? Yes. Zareth, help us! Zareth, help us! The war fools! What has the sun been? What has the sun been? What? You call. May here in provide a clear reinforce sky. Reinforce the defenses. Here we go. Pięknie. A co zabawa jest na tej mapie? Powiedzieć, że nasze armie się nie atakują. Jak się pojawił. Ciekawe, jak jest to zrobione, że właśnie pojawiają się na niektórych mapach, się nie pojawią w ogóle. Bo się, on może się odnawiają, tylko że po dłuższym czasie, kto tam wie. Nie sprawdzałem tego nigdy za bardzo. Nie, chyba nie dobiję do 80, bo trzeba by tutaj zagrać bardzo długo. Także nie wiem. Orkami już powoli będę mógł ruszać do ataku. Ludzi jeszcze bym chciał trochę powiększyć. The Griffin awaits. Fortify the defenses. Enemy contact. Fortify the defenses. The Griffin already awaits. Already in the air.
ready and able. Yes, I sense them. The sheriffs. I sense them. I smell their perfume. I sense them. Fortify the defenses. Beware. I sense them. To adventure forwards. I smell their perfume. I'm ready. On my command. Forwards. To adventure. Follow me. To adventure. Why have you sought a reason with me? Fighting makes it all worth war. Yes. War. Now. Przejdźmy powolutku. Cofam się do przodu. Silniejszy obóz. Daliby się jeszcze ludzi do pomocy może. Provide a clear sky. Let's go. They're attacking. Engaging the enemy. To jednostek. Coraz się więcej mieści tutaj. Bardzo wielka szkoda. Hold on, man. Close the ranks. They're everywhere. On my command. They're attacking. Ja cię kapanie w ogóle leczę? Leczą, widzę. Tak, bo to przyjaciele to muszą leczyć. Jest Arius na poziomie 17. Wymagany poziom 20, także daleka droga jeszcze do tego poziomu. Forwards for freedom. For freedom. Where's the enemy? We're under siege. Defend the settlements. Się ma na poczuć jak w The Force 2, nie? Nie atakują się frakcje usińcze. I o to chodzi. Nie pomagać kolegom. Ten szaman zginął przez to. Ari tak mało nie mamy, także no. Lawa bardzo malutko u orków.
Drewna jest gigantyczna ilość na szczęście. Drewna też nie tak mało. Never give up. Widzicie, nawet zręczność dał paladyn mistrzowi. Właśnie fajnie to się dzieje, fajnie się to no łączy właśnie. Czy orka i teraz z leczeniem giga. Jak to właśnie myślałem, żeby tak zrobić właśnie, jak będę grał pojedynek między Lordem Markusem i Grimlim i jeszcze mną, czyli 3 na 3 graczy i każdy na każdego. I na przykład ja by tam na tej mapie widziałem, że trolle byłyby z ludźmi, elfy z orkami, to druidki i ogniemisze to Grimlim by się cieszył. Mroczne elfy i krasnoludy to no wiadomo, że krasnoludy wygrywały przeciwko mrocznym elfom. Czy można było połączyć te dwie frakcje fajnie. Tylko może się uda nam ograć właśnie wszystkim. No. By wszyscy zagrali właśnie jednego dnia. I przy okazji jeszcze może będę miał czas nagrać poradnik kolejny. To muszę więcej wiedzy jeszcze zgromadzić na różne tematy, bo chciałem taki dłuższy trochę odcinek zrobić. Takie pomniki orku. Chyba ten pomnik się nie wywalił, ale dobra, niż. Udało się nam ukończyć mapeczkę. Gdybyśmy mieli tą relację frakcji taką jaka jest normalnie, no to by się te jednostki jedna oczywiście nawalały. Tak to są sojusznicze, orki, majorki, ludzie, elegancka sprawa. Mieliśmy też sporo levelu, także super. Wszystko bo tej mapy podbierane jest. Mapeczka ogólnie dość spoko, ciekawa zrobiona. To jest akurat bardzo ciekawe. Rzemieślnik bije rzemieślnika. No i dobre. Wchodzimy przez portal, zobaczymy. No. 2 godziny ponad mi to zajęło. Nie pokonaliśmy, tyle tworzyliśmy. No i surowce, także no. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, na razie. Elu.